O tym, jak ważna jest droga rowerowa z Widzewa do centrum, nie trzeba przekonywać mieszkańców tej dzielnicy, którzy codziennie dojeżdżają do miasta. Jakby była droga, to by było super po prostu. Teraz super nie jest, bo droga teoretycznie jest, ale tak naprawdę to pomalowany pasami chodnik. Nazwałbym to raczej chodnikiem rowerowym albo śmieszką rowerową. Dlatego część rowerzystów woli jechać ulicą niż zdewastowanym chodnikiem. To jest niezgodne z przepisami. A to jest niezgodne z przepisami, ponieważ biegnie obok ciąg rowerowo-pieszy. Natomiast ten ciąg rowerowo-pieszy biegnie tylko też do pewnego momentu, do ulicy Widzewskiej. Droga rowerowa planowana jest od 2007 roku. Od kilku lat są na nią pieniądze. Jednak urzędnicy nie potrafią ich spożytkować, czyli wybudować drogi. W tym roku wydawało się, że droga powstanie. Cały czas wierzę w dobre intencje zarządu Drogi Transportu, które chce wydać te pieniądze z głową i chce ogłosić ten przetarg, ale no jest coraz gorzej, no bo coraz mniej czasu do końca roku. Problemem jest dokumentacja potrzebna do rozpisania przetargu. Opóźnienia spowodowane są przez poznańską firmę, która nie zrobiła jej na czas. Urzędnicy zarządu Drogi Transportu nie chcieli komentować sprawy. Nieoficjalnie mówią o tym, że droga rowerowa ma powstać, jednak to wiedzieliśmy rok temu, 2 lata temu i 3 lata temu. Ale z tej wiedzy nie powstał żaden kilometr drogi rowerowej na Widzew. Błażej Kronic, Wydarzenia.